poczty prezentuj. Jan! Na ramię. Jan! Poczet w prawo. Jan! Po jednemu za mną. Marsz! Od sztandarową, kompanię honorową prowadzić. Kompania, spójrz! Lat temu byli tu bohaterowie, którzy
przelali swoją krew za wolność, a my dziś tą wolnością możemy się cieszyć. Dziękujmy Panu Bogu za dar wolnej ojczyzny. I prośmy też Pana Boga, abyśmy miłowali tą ojczyznę jak nasi poprzednicy. Abyśmy potrafili dla naszej ojczyzny, tak jak Jezus Chrystus dla nas przelał krew, tak i my swoją ofiarę, swoje życie mogli oddać naszej ojczyźnie i Panu Bogu. Pamięć i modlitwa. Pamiętamy o wydarzeniach sprzed 80 lat. Pamiętamy o dowódcach i żołnierzach, którzy przelewali krew, walcząc o wolność naszej ojczyzny. Ale również modlitwa. Bo tu w świątyni chcemy dziękować Bogu za heroizm, za ofiarę krwi i życia, ale równocześnie chcemy gorąco prosić o pokój na świecie, o pokój i jedność w naszej ojczyźnie, bo rzeczywiście dar pokoju jest jednym z największych darów. Byśmy mogli godnie owocnie przeżyć czas świętej liturgii, przeprośmy najpierw Boga za nasze grzechy, słabości, zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i mam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą o odczynkiem i zaniedbaniu. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przy to błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych. I was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wesławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, ogięta jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie. Odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienie. I udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.
Czytanie z księgi proroka Habakuka. Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie, krzywda mi się dzieje, a Ty nie pomagasz. Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną. Powstają spory, wybuchają właśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami. Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, Ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Oto Słowo Boże.
Kompania, baczność! Pan z wami i z duchem twoim, słowa radę i będą święte powkasza. Chwała Tobie, Panie. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiarę. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napijem się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy nie dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudze, nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kompania, spocznij! Spocznij! Przesłanie zawarte w liturgii słowa jest niezwykle bogate. Chciałbym jednak, abyśmy z odczytanych z tekstów biblijnych zatrzymali się przy jednym zdaniu. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Te słowa z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza można odnieść do generała Franciszka Kleberga i jego żołnierzy, którzy mimo dramatycznej sytuacji po 17 września 1939 roku kontynuowali walkę z podwójnym wrogiem, hitlerowskimi Niemcami i sowiecką Rosją. W czasie, gdy naczelny wódz polskiej armii, generał Edward Rydz Śmigły, wraz z najwyższymi władzami państwowymi, z prezydentem Ignacym Mościckim na czele, ewakuowali się do Rumunii, generałowi i Klebergowi nie zabrakło męstwa. Mimo złożonej propozycji, nie zostawił swoich żołnierzy i nie uciekł za granicę. Nie zabrakło mu też miłości do matki ojczyzny, ani do powierzonych mu żołnierzy. Miał w tamtym czasie powiedzieć, wojna jest przegrana, ale honor żołnierza nie jest przegrany. Mam żołnierzy pod swoją komendą. Nie opuszczę. Dowódcy samodzielnej grupy operacyjnej po lesie nie zabrakło także trzeźwego myślenia. W pytaniu generała Kleberga, co powie naród, jeśli w walce z takim wrogiem i o taką sprawę armia polska zaprzestanie oporu, nie wyczerpawszy wszystkich możliwości? W tym pytaniu przewijała się troska o szacunek dla społeczeństwa, ale także o honor i szacunek dla polskiej armii. Decydując się na heroiczną walkę z przeważającymi siłami wroga, tłumaczył, że to nie jest jakaś desperacka decyzja. Ona ma najgłębszy sens. Trzeba przedłużać tę wojnę, demonstrować światu, że Hitler nie podbił Polski w 18 dni, jak się pełnił.
Generałowi nie zabrakło także trzeźwego myślenia, gdy podejmował decyzję o kapitulacji. W ostatnim pożegnalnym rozkazie do żołnierzy pisał tak: wykazaliście hart i odwagę w czasie zwątpień i dochowaliście wierności ojczyźnie do końca. Dziś jesteśmy otoczeni. Amunicja i żywność są na wyczerpaniu. Dalsza walka nie rokuje nadziei, a tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze może się przydać. Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili, każąc zaprzestać dalszej, bezcelowej walki, by nie przelewać krwi żołnierskiej na daremnie. Dziękuję wam za wasze męstwo i waszą karność. Wiem, że staniecie, gdy będzie trzeba. Jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie. Drodzy weterani walk o niepodległość, siostry i bracia, dziś stojąc przy ołtarzu Chrystusa Woli Głuchowskiej, modlimy się za wszystkich poległych i zmarłych uczestników ostatniej bitwy w kampanii wrześniowej 1939 roku. Dziękujemy Bogu za ich męstwo, heroiczną miłość ojczyzny oraz zdolność do trzeźwego myślenia. Jest jeszcze jeden zasadniczy powód, dla którego wspominamy tamte wydarzenia z przeszłości. Otóż jesteśmy świadkami pisania nowej wersji sprzed 80 lat. Nowej wersji historii II wojny światowej. Własną historię piszą Rosjanie. Według ich narracji II wojna światowa rozpoczęła się dopiero 22 czerwca 1941 roku. Wymazują z pamięci haniebny układ Ribbentrop-Mołotow, a inwazję na Polskę 17 września 1939 roku tłumaczą przewrotnie. Agresja była nie tylko uzasadniona, ale także miała znamiona niemalże miłosierdzia, gdyż włączenie Kresów Wschodnich do Związku Radzieckiego uchroniło ludność żydowską i słowiańską przed zbrodniczym hitleryzmem. O zbrodniach Związku Sowieckiego, w tym zbrodni katyńskiej, zupełnie milczą. 3 września bieżącego roku wraz z dużą grupą policjantów byłem w Miednoje. Byliśmy po to, by przypomnieć światu o tym, że tam, na tym cmentarzu wojennym, pochowanych jest ponad 6300 polskich policjantów. Kiedy skończyła się uroczystość, pojawiły się 3 grupy młodzieży. A potem było kilka prowokacyjnych pytań. I dzisiaj dowiadujemy się, że zamierzona jest na szeroką skalę ekshumacja, by podważyć wcześniejsze badania przeprowadzone razem z przedstawicielami rosyjskiej władzy. Pisze się na nowo historię II wojny światowej. Ale moi drodzy, własną historię II wojny światowej piszą także inne narody Europy. Na zawsze pozostanie w mojej pamięci spotkanie z 6 czerwca 2014 roku z okazji 70. rocznicy lądowania aliantów Normandii. Obecnych było ponad 1800 weteranów tamtego wydarzenia, 9000 gości zagranicznych, byli przywódcy ponad 20 państw,
był prezydent Stanów Zjednoczonych, Rosji, pani kanclerz Republiki Federalnej Niemiec. Ówczesny prezydent Francji, François Hollande, wypowiedział szokujące i zarazem oburzające słowa, po których nasza polska delegacja opuściła miejsce spotkania. A mówił tak: chcę wspomnieć również odwagę Niemców, także będących ofiarami nazizmu, wplątanych w wojnę, która nie była ich. Za pośrednictwem najważniejszych mediów, transmitujących to wydarzenie do kilkudziesięciu państw, świat dowiedział się, że Niemcy byli ofiarami nazizmu, a w wojnie wcale nie chcieli brać udziału, gdyż zostali w nią jedynie wplątani. W III Rzeszy nie było Niemców, lecz naziści, którzy w myśl przemówienia francuskiego prezydenta nie wiadomo kim są, ale na pewno nie są Niemcami. Nie zabrakło też wtedy pochwał pod adresem Armii Czerwonej i dawnego Związku Radzieckiego. Nawet jednym głosem, jednym słowem nie zostały wspomniane zbrodnie i krzywdy, jakie spotkały kraje Europy Środkowo-Wschodniej przed i po zakończeniu II wojny światowej. Drodzy weterani, kombatanci, przedstawiciele Wojska Polskiego, władz państwowych, samorządowych, siostry i bracia. Często spotykamy się z zarzutem, że my Polacy niepotrzebnie celebrujemy przeszłość, że już nie ma sensu wspominanie przegranych bitew i powstań. Tymczasem przypominanie wydarzeń z przeszłości jest wręcz konieczne, aby świat poznał historię, poznał prawdę historyczną. Jeśli tego nie będziemy czynić sami, zrobią to za nas inni, podając własną wersję wydarzeń. Jesteśmy zobowiązani, aby słowa z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza: nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia, odnieść do siebie. Jeśli chcemy zdać egzamin z miłości do ojczyzny, nie może zabraknąć nam męstwa i trzeźwego myślenia. George Orwell, wnikliwy pisarz, przestrzegał, że ten, kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością. To my musimy kontrolować przeszłość. To my musimy dbać o prawdę historyczną w trosce o przyszłość naszego narodu i państwa. Dlatego gorąco prośmy w czasie tej Eucharystii, aby Bóg dał nam ducha trzeźwego myślenia i odwagę działania. Niech nam Bóg błogosławi. Amen. Złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga. Thank you.
przedstawiennictwo Matki Bożej, szczególnej patronki żołnierzy, zanieśmy pokorne i ufne modlitwy. Módlmy się za cały świat, aby ludzie przez życie zgodne z Bożymi prawami wspierali pokój między narodami. Ciebie prosimy. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby Jego pasterze, a szczególnie obecny podczas dzisiejszej uroczystości Ekscelencja Józef oraz wierni, umocnieni Duchem Świętym, służyli Bogu i ludziom. Ciebie prosimy. Módlmy się za żołnierzy i dowódców Wojska Polskiego, a szczególnie z Batalionu Dowodzenia Strzelców Konnych 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, z 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej imienia generała Franciszka Kleberga, z 18. Dywizji Zmechanizowanej, aby Bóg błogosławił ich trudnej służbie i otaczał ich oraz ich rodziny swoją opieką. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za szwadron toporzysko w barwach pułku 3. Strzelców Konnych i za wszystkie oddziały kawalerii ochotniczej, aby pielęgnując tradycję i czcząc chwałę kawalerii polskiej, zachowali ją w pamięci przyszłych pokoleń Polaków. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się za harcerzy, aby służąc Polsce i bliźnim, przyczyniali się do większego dobra w naszej ojczyźnie Polsce. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się za wszystkich poległych w bojach, a szczególnie poległych w bitwie pod Wolą Wołowską i w Kalinowym Dole, a także za wszystkich zmarłych kawalerzystów, aby Bóg ich ofiarę życia nagrodził przebywaniem na wiecznej warcie w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy umocnieni ofiarą Chrystusa nieśli wszystkim pokój i dobro. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze pokorne prośby, które zanieśliśmy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Panie, umocnij mnie.
przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Boże w Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem, obecnym wśród nas biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie. Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Jeszcze na chwilę usiądźmy. Dziś niedziela, jest wielu parafian, ale wybaczcie, nie będę dzisiaj czytał ogłoszeń, intencji, bo może je sobie sprawdzić w internecie, czy na tablicy ogłoszeń mamy takie uroczystości. Chciałem gorąco przede wszystkim podziękować tym wszystkim, którzy tu na tą uroczystość przybyli. Przede wszystkim dziękuję Panu Bogu, bo to On jest tutaj najważniejszy. To On nas tutaj zgromadzi, po to, abyśmy Go uwielbiali. Dziękuję Maryi, tej, która zawsze się nam opiekuje. Tej, przy której boku ginęli żołnierze w 1939 roku. Która też tutaj zaprasza wszystkich żołnierzy, bo to szczególne sanktuarium żołnierskie. Patronka żołnierzy, żołnierzy września, ale też i tych wszystkich, którzy są kontynuatorami tej pięknej tradycji. Dziękuję także wszystkim, którzy przybyli na tą uroczystość, w szczególny sposób Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Józefowi za sprawowanie tej przenajświętszej ofiary oraz za wygłoszone Słowo Boże. Dziękuję pocztom sztandarowym, żołnierzom, harcerzom, wszystkim tym, którzy tutaj są. Niech to nasze wspólne uwielbienie Boga za naszą ojczyznę, za tych, którzy pokazują nam, jak żyć prawdą i miłością, będzie dla nas też taką refleksją do tego, abyśmy sami podążali za tymi wartościami, które są najważniejsze. Żebyśmy tych naszych pięknych tradycji polskich nie rozprowadzali na rzeczy małostkowe. Gorąco wszystkich zapraszam na dalszą część uroczystości, która będzie się działa na Błoniach Klasztornych. Jest wiele atrakcji przygotowanych, ale też bardzo ważnych uroczystości wojskowych. Gorąco wszystkich zachęcam do tego, aby tu wraz z żołnierzami, zwłaszcza tymi, którzy dziś przeżywają swoje święto, uczestniczyć i cieszyć się właśnie tym miejscem, tą pogodą, tym, co się tutaj będzie działo. Chciałem też zachęcić do tego, aby zwłaszcza gości, którzy tu przybyli, aby się zapoznali z tym miejscem. Poprzez publikację jest taka gazeta, nasza Arka przy Stoisku Scholi, gdzie jest i o ostatniej bitwie, i o naszym sanktuarium. Więc jeżeli ktoś by chciał coś więcej poznać, to zachęcam do Stoiska Scholi. Tam jest nasza Arka, tam można będzie ją sobie nabyć. Zapraszam tutaj nie tylko też z okazji tych uroczystości, ale zawsze zapraszam, bo Matka Boża zawsze na Was czeka. To jest ta, która naprawdę współcierpiała z żołnierzami, umie współcierpieć również z nami, z naszymi problemami życia codziennego. Jej tutaj oddawajcie cześć, ją proście o wstawiennictwo Pana Boga, a ona niech wyprasza u swojego najlepszego Syna wszelkie potrzebne łaski dla Was, dla żołnierzy, dla wszystkich, którzy tutaj przybywają się od. Księdza biskupa, prosimy o błogosławieństwo.
aby stawać w obronie najwyższych wartości, a do nich należy wolność. To tutaj Pan Bóg daje nam moc trzeźwego myślenia, składając hołd żołnierzom rzeźnym, dziękując za ich szlachetną postawę. Pamiętajmy, że bitwa trwa. Walka o to, by Polska była Polską, by była wolna i niepodległa, ciągle jest kontynuowana. A więc po pierwsze, poznajmy historię i opowiadajmy przyszłym pokoleniom, bo jest wielu na wschodzie i na zachodzie, którzy chcą tę historię zakłamać. A wiemy, że kto nie zna swojej przeszłości, ten nie ma przyszłości. I potrzeba nam rzeczywiście trzeźwego myślenia, aby budować silną armię, bo to nie inni nas obronią. To muszą być serca, które biją w rytm Mazurka Dąbrowskiego. To muszą być ludzie zdeterminowani, którzy będą bronić swojej ojcowizny, swoich domów, zagród, swoich bliskich krew. Dlatego dziękuję wszystkim za chwilę tej refleksji. I niech te słowa o mocy, miłości i trzeźwym myśleniu posiane dziś przez świętego Pawła Apostoła zostaną w naszych umysłach i sercach. Niech nas mobilizują do takiej postawy i niech wydadzą owoc stokrotnie. Przyjmijcie pasterskie błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki.